Cześć, witajcie na kanale Daniel Dublin. Dzisiaj rano, wstęp o 9. Właściwie po 9 się obudziłem, wstęp o 10. I potem szybko prysznic, śniadanie. I byłem na zakupach w Lidlu i w polskim sklepie. I teraz się zbieram powoli z zakupami i biegnę do pracy. Jadę, bo dzisiaj chciałem sobie wziąć wolne, ale będę na parę godzin, bo... Biegnę na parę godzin, bo chcę kilka rzeczy pozałatwiać, jeszcze takich dosyć pilnych. Przepraszam was. Jest 11:27. Ja jeszcze ziewam. Więc jeszcze jadę ogarnąć parę rzeczy w pracy i wrócę do domu. Jest bardzo, bardzo zimno. Jest 6 stopni, ale jest taki wiatr, że po prostu zamarzam żywcem sobie tutaj. Więc idę do domu, idę się naszykować, przebrać i biegnę do pracy. I tak ja narzekam, że jest zimno, no ludzie, no luty to zima, tak? Jeszcze nie ma lutego, jutro będzie. Natomiast jest zima, no to czego możemy oczekiwać? Ja i tak chodzę cały czas w krótkim rękawie i no mam grubą kurtkę teraz na sobie, co się rzadko zdarza, ale styl krótki rękaw pod spodem. Więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Bez czapki, bez rękawiczków i tych innych różnych akcesorii to i tak nie jest najgorzej. Dobra, słuchajcie, plan na dzisiaj taki. Teraz idę z zakupami. Nie będę nawet pokazywał. Kupiłem pomarańcze, ogórka, nie wiem, coś tam jeszcze, parę bzdur. Papier toaletowy, bo bez papieru toaletowego ani rusz. I zbieram się do pracy i tam posiedzę, nie wiem, 4-5 godzin. Zobaczymy, mam dużo rzeczy takich technicznych do obrobienia, więc muszę siąść i to po prostu zaplanować tak porządnie. No i tyle, jak wrócę do domu, to zobaczymy, która będzie godzina, jaka będzie pogoda i czy będzie jeszcze jasno, bo jak będzie zimno, no to jak będzie ciemno, to nic wam nie pokażę, nic nie nagram, więc zobaczymy. Taki dzisiaj chwilowo, szybkowo, pogadankowy, bez nawet hola zakupowego dzisiejszy film, bo po prostu nie mam kiedy, a muszę się wyspać i odpocząć, więc tak to dzisiaj wygląda. Słuchajcie, 0 stopni. Jest tak zimno, że po prostu maskara. Strasznie zimno. Mam nadzieję, że nie będzie śniegu dzisiaj w nocy. Straszliwie zimno, aż nie mogę oddychać. Oj, dawno tak zimno nie było. I'm not afraid.